Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Bry, 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 dzień dobry kochanemu państwu. Tak sobie czasem myślę, że tak mi żal czasem, że mamy spotkanie o 8, a o 9 zaczyna się coś dziać, a ja jestem jeszcze wczorajszy. To znaczy nie to, że jestem wczorajszy, tak, tylko że jeszcze mam wczorajsze informacje, a tu za chwilę jest coś cudnego, czyli jest pan Wojcik, pan Kamiński, którzy na ramionach swoich kolegów chcą wparować do Sejmu. No to coś pięknego. Z drugiej strony, to za chwilę o tym będzie, ale jeszcze tak mi się wczoraj skojarzyło, jak przeczytałem, że prezes powiedział, że mają plany na lata. No dobrze, no plany na lata. Byle w różnych placówkach. Proszę państwa, za chwilę tango. Kryminalne tango i bardzo to dobry utwór, jest bardzo dobry. Zapraszam państwa serdecznie. Rozpoczął się poranek od pytania, które panu Suskiemu zadano. Dlaczego to chłopaki dziś idą do pracy, choć przez cały tydzień ich tam nie widziano? Tango kryminalne, kryminalne tango, tango kryminalne, tra-la-la. Pan Suski, jak to zwykle erudyta, odparł dziennikarzom z grubej rury. Przyczyną absencji chłopaków w robocie były stosowane wobec nich tortury. Tango kryminalne, kryminalne tango, tango kryminalne, tra-la-la. Potem burdel zrobił się komiczny, wleźć do Sejmu chcieli, każdy krzyczał. Aż nieduży Michał, ten torturowany, dostał w ryj niechcący od Macierewicza. Tango kryminalne, kryminalne tango, tango kryminalne, tra-la-la. I zabrakło ich na posiedzeniu, raczej nikt zakazu z nich nie zdejmie. A ja myślę, że i tak wystarczająco dużo jest przestępców, którzy siedzą w Sejmie. Tango kryminalne, kryminalne tango, tango kryminalne, tra-la-la. Ole, proszę mojego kochanego państwa, mamy dzisiaj 8 dzień lutego 2024 roku. Gdyby ktoś nie wiedział, czwartek, tłusty zresztą, smakowity. Nie wiem, jak ja dzisiaj z pączkami. Nic nie zamówiłem, nie wiem, no może coś, a zobaczymy. I dużo imienin w związku z tym, nie wiem, czy w związku z tłustym czwartkiem, czy w związku z tym, że co roku 8 lutego imieniny obchodzą Hieronim i Józefina, a także Ampeliusz, Gabriela, Gniewomir, Gniewosądka, Honorat, Irena, Izajasz, Jan, Juwencja, Juwencjusz, Lucjusz, Lucjusz, Mirogniew, Paweł, Piotr, Polikarp, Salomon, Sebastian i Stefan. I wszystkiego dobrego kochanym państwu solenizantom. Naturalnie, jak zwykle, podziękowania dla wszystkich państwa patronów, którzy mnie wspierają. I podziękowania dla tych, którzy by chcieli ewentualnie. To nie jest problem. Do patronatu wskoczyć. Od 6 zł miesięcznie. Przysłowie na dziś. Od tłustego czwartku do zmartwychwstania ścisły post się kłania. Dzień dobry. Nietypowe święto dzisiaj, a to być może a propos tego, co mówiłem na początku, święto służby więziennej. No i cytat dnia. Gdy człowiek nieumiejący liczyć, który znalazł czterolistną koniczynkę, ma też prawo do szczęścia? Takie zapytanie od Stanisława Jerzego Leca. A na koniec gra półsłówek, tym razem od mła. Ona jest taka troszkę skomplikowana, bo tam trzeba połączyć. W każdym razie jest taka dzisiaj w Bąciku Kasi. Mucha nie rani. No tak. Do widzenia.